Witam Was bardzo serdecznie. Byliśmy na jarmarku w Gdańsku, byliśmy w Toruniu i byliśmy w Poznaniu. Czas na Wrocław i jest to podobno największy jarmark w Polsce, tak? Podobno też najpiękniejszy. Największy, najpiękniejszy, pewnie też najdroższy. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednie jarmarki w naszym wykonaniu. No ogólnie panuje drożyzna, słabizna, lekkie dziadostwo bym powiedział. Ja we Wrocławiu na jarmarku jeszcze nie byłem. No rzeczywiście jest tu bardzo ładnie, jest bardzo dużo ludzi. Sprawdźmy, co tu można zjeść i ile dzisiaj wydamy. Ja też tu nie byłem i mega się cieszę, że jesteśmy tu razem pierwszy raz. Słodko. Myślę, że klasycznie po prostu musimy się przejść, zobaczyć, co można tu zjeść, co można wypić. No na pewno jest grzaniec, tak jak wszędzie. Widzę, że się kotuje już z niektórych budek, czyli prawdopodobnie grill. Kurde, te szaszłyki znowu po 50-60 zł. Może tutaj będzie taniej, nie wiem. No skoro to jest największy jarmark, to może i najtańszy, chociaż w to wątpię. Zakładam capyckę, bo zimno, chciałem fryzurkę pokazać. A, jeszcze tyle jarmarków przed nami, że nie ma tutaj co fisiować bez capecki. Dokładnie. No. No i tak, widzu, sobie chodzimy, jeździmy po tych miastach, zwiedzamy te jarmarki. A ty, ja nie wiem, dlaczego nadal nie subskrybujesz tego kanału. Tak jak widać tutaj, statystyki mówią jasno, ponad połowa tego nie robi. Ty, tu gofry nawet są. Może na słodko dzisiaj zacznijmy. Tak? No nie wiem, tak, czemu by nie. Tak Robert Lewandowski podobno robi, że najpierw deser, później to takie właściwe jedzenie. Zróbmy dzisiaj tak, jak robi Robert w takim razie. Dobra, co? Full wypas? Full wypas, tak, zaszalejmy. Witą śmietaną, nutellą i owocami jest najdroższy, najbardziej wypasiony. No to chyba w takie go wjeżdżą. Dzień dobry. Poproszę tego najdroższego z nutellą, owocami i bitą śmietaną. Bąbelkowy czy tradycyjny? Tradycyjny. Tradycyjny. I karton poprosę. Wszystkie zmieszajmy. Full wypas. Mieszana, full też wypas. Bym tak zrobił. Chyba mogę stwierdzić już, że jest to najdroższy gofr w życiu, nie? Nawet na cmentarzu chyba był tańszy. Na pewno był tańszy. Jedliśmy na cmentarzu? Jedliśmy na cmentarzu gofra przy okazji Wszystkich Świętych i kurde, on nie kosztował 30 zł, na pewno. Nigdy za gofra nie zapłaciłem 30 zł, stary. Znaczy teraz właśnie zapłaciłem, no, na jarmarczku. Ja nie wiem w ogóle, czy to ma wpływ na zasięg filmów, ale jakbyście kliknęli tą łapkę w górę, to pewnie nic by się nie stało złego, nie? Tak jest. O, wow. Dziękuję bardzo. Chustecek tu dużo trzeba wziąć. Weź sobie od razu łyzeczkę jedną. Dobra. No i proszę Państwa, jest goferek niewinny. No dużo jest tych owoców, dosyć sporo. Tak samo tej śmietanki. Nutella tu gdzieś jeszcze miała być, pewnie jest pod spodem. 30 polskich złotych. Wziąłem łyzeczkę, ale czy to nam potrzebne? No gofrem to się trzeba ubrudzić. Oj, oj, oj. Ja nie chcę, żeby te filmy miały taką narrację, że wszystko co jemy jest beznadziejne. Ale no spróbowałem tej śmietany. I wiesz jak to smakuje? Jak śmietana z puchy. Jest coś takiego do ciast, śmietan fix się to nazywa. Wiem, taki w proszku, kiedyś moja babcia to miksowała. To jest taki posmak trochę jak macie normalną czekoladę, jakąś dobrą, którą lubicie i weźmiecie sobie taki najtańszy produkt czekoladopodobny. Jest takie trochę na zębach, takie na języku się robi, takie... Nie wiem do końca jak to określić, ale każdy wie mniej więcej o co chodzi. Teraz w okresie świątecznym pewnie, nie wiem, ktoś wam podrzuci z rodziny jakiegoś takiego taniego Mikołaja czekoladowego. I to właśnie jest taki posmak, takiej sztucznej czekolady. Teraz co prawda nie mówię o czekoladzie, tylko o śmietanie, ale ona ma właśnie taki posmak. No to jest śmietana po prostu ze sprayu, no, ze sklepu, przemysłówka. Ananas z puchy, brzoskwinia z puchy. I chyba tyle z owoców, nie, tu jeszcze na dole coś jest. Jakaś czerwona taka coś, nie wiem co to jest. Papaja. Papaja? A to sezon jest? Goferek miękutki. No jest to bomba. Obliż sobie usta. Jest to cukrowa bomba. Jeszcze tej nutelli tutaj trochę na spodzie jest rzeczywiście, jak ugryzłem to ją poczułem. Bardzo słodkie, śmietana do wymiany. 30 zł, czy bym za to dał? Nigdy w życiu. Ale dałeś. Ale dałem, no. Bardzo nie wygodnie się to je, no wiesz, bo to goferek. Jak zwykle, no gofra to chyba nigdy mi się wygodnie nie jadło. Zawsze byłem umorusany. Ostatnio test gofrów to robiliśmy we Władku, nie? Chyba tak. Tam wszystkie chyba po 22 były, jak dobrze pamiętam, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. 30 zł za gofra to jest przegięcie pały, no. Umówmy się, no. Szanujmy się trochę. Można potem? No dawaj. Opa. Ten goferek dlatego tak szybko został chyba przygotowany dla nas, ponieważ one są tu gotowe. Te bąbelkowe, które też pan nam proponował, widziałem, że były już upieczone, później są tylko podgrzewane. Ja jestem za tym, żeby gofry były robione na świeżo. Na pewno to nie jest taka śmietana, jaką mogliśmy spotkać w Rurkach. Tam było na pewno czuć, że ta śmietana jest z mleczarni. Jest taka świeżutka, taka puszysta, fajna. Po prostu naturalna, nie chemiczna, nie? Mhm. Ta nawet ma konsystencję taką, kurde, no za bardzo stałą. 30 zł za takiego goferka, no delikatne przegięcie. 25 to już by było dużo, no ale 30 zdecydowanie overpriced.
jak już zaczęliśmy sobie od słodyczy, to skosztujmy może tych owoców w czekoladzie. Ty na to miałeś ochotę na poprzednich jarmarkach, ja to omijałem, bo mi się to wydaje strasznym dziadostwem, ale spróbujmy, no. Ja widziałem jeden śmieszny komentarz gdzieś już pod tym filmem, który udostępniłeś z jarmarkami, że ktoś zapłacił 20 zł za jakieś jabłko w czekoladzie, ta czekolada mu odpadła i został z jabłkiem za 20 zł. Co, jabłko bierzemy? A może coś miękciejszego, może truskawkę? Może banana? Coś takiego, bo to za duże jest. Truskawkę może. Dobry, poproszę truskawkę. Dobra, słuchajcie, 22 zł. I co tutaj, każda ta cząstka to jest po prostu truskawka chyba, tak? Mam nadzieję. Tak jest. Pachnie to właśnie jak taki Mikołaj z folii, wiesz co chodzi? I to nie Mikołaj Linda, mój ulubiony, to nie jest żadna reklama, Lind, odezwij się do mnie. No, truskawka soczysta, ale to jest normalna truskawka, naturalna? Smakuje trochę jak taka żelka truskawkowa. Ta czekolada nawet się rozpuszcza w ustach, fajnie. Nie są to te wyroby czekoladopodobne. No jest truskawka, no. Ta truskawka na pewno jest w jakimś syropie, w jakiejś zalewie. Jest mega słodka, taka aż nienaturalnie truskawkowa, wiesz, przesadzona. Ale ogólnie fajny deserek uważam. Tylko, że no kurde, 22 zł za to zapłaciłem, nie? Za jednego takiego szaszłyka. No, cena ceną, ale trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę całkiem smaczne. I ta czekolada, i ta truskawa, fajne, ale drogie. Lato mi się mega przypomniało i sezon w ogóle na truskawki. O dziwo, ta truskawka jest bardzo soczysta. Myślałem, że ona będzie taka skapceniała, a jest fajna, taka sprężysta. Nie jest sflaczała. Dobra czekoladka, no ale przesada, 22 zeta. To, że tu jest drogo, to jest jakby chyba oczywisty temat. No bo to nie ma co się oszukiwać. Ale fajnie, jeśli coś drugiego jest też smaczne. I to jest smaczne. Ale się zacukrzyłem. Ty już 3 wciągnąłeś? No. Chodź teraz może jakąś rozrywkę byśmy przetestowali, bo tu widzę, że są takie budki z tymi grami, tylko nie wiem, czy pozwolą nam tam nagrywać. Już kilka razy, kiedyś w Zakopanem, na Gubałówce właśnie próbowaliśmy do tych puszek rzucać, oni się nie zgadzają, żeby to nagrywać, więc to takim trochę skamem pachnie, nie? Oszustwem, znaczy się, wiecie, się angielskiego trochę uczy. Ty no, podobno tutaj wygrywa każdy. Mnie to zachęca. Jeszcze jakbym wypił grzańca albo dwa i tu przyszedł, wygrywa każdy, wiesz co chodzi? Coś bym wygrał. No ciekawe. Lucky Duck, 8 kaczek, 40 zł. Wybierasz co chcesz. Nie wiem o co chodzi, ale zaraz się dowiemy oczywiście. Ty byś jaką chciał nagrodę? Ja bym chyba taką piłę chciał. No i będziemy z tym chodzić? 8 kaczek, wybierasz co chcesz. A musisz trafić w 8 kaczek, czy co? Coś musisz z tymi kaczkami zrobić. Okej, czyli trzeba tutaj wyłowić po prostu 8 kaczek i wtedy wybierasz co chcesz z tych wszystkich rzeczy? Pewnie jest jakiś kruczek w regulaminie, że wszystko co chcesz, ale oprócz tego, tego i tego. Mi się wydaje, że to wszystko jest po prostu mniej warte niż 40 zł i każda ta nagroda po prostu swoje pieniądze zarabia. Jest to jakaś teoria, pewnie prawidłowa, ale myślę, że warto spróbować. Oczywiście, że tak. Czekamy w kolejce, bo tu to jest, kurde, oblegane miejsce. Jak to się gra, co tu się robi? Więc tak, trzeba wyłowić 8 kaczek taką wędką. Jak się 8 kaczek wyłowi, można sobie wybrać dowolną nagrodę. Okej, okay. W jakimś czasie, czy...? Nie, czas jest nielimitowany, ilość prób jest też nielimitowana. To kartą, gotówką? Kartą. Dobra. Można łowić, proszę bardzo. A kiedy mogę się spodziewać filmiku o jarmarku? Wiesz co, za tydzień chyba? A spoko. I ten biały mam. Ale ci to idzie, człowieku. 3. Dziękuję również. Dwie na raz, bratku. Ile ich jest? 2, 4, 5, 6, 7. Czyli 8 już jestem, mam wina, tak? Tak, oczywiście. No dobra, jest. Dobra, to gratuluję. Można teraz sobie wybrać dowolną nagrodę. Dowolną stąd? Dowolną. Dawaj giwerę jakąś. Giwerę? Niech będzie w sumie. Mamy albo taką, albo taką. Kozackie. To dawaj tą chyba. Ta jest lepsza. Dobra, jaka lekka. Siema. Mam już zdjęcie. Zdjęcie? O Boże. Subskrybujesz kanał? Tak. Pokaż. Wygrywasz giwerę. Dziękuję. Trzymaj się. Wygrałem. No nie będziemy tego nosić. No chodzi. Tak. Chyba twoja teoria się sprawdziła, że po prostu każdy wygrywa bez kitu, bo to jest bardzo łatwe, ale te wszystkie nagrody to takie pierdoły, bym powiedział. No. Ta giwera od stary to ważyło z 200 gramów to pudełko, przysięgam ci. Dobra, czas na coś wytrawnego, myślę, i widzę pierwsze stoisko z pajdą chleba. Proszę tą najprostszą za 22. 22 zł za taką pajdziuchę. Dużo chleba, no tego smalcu, tak bym powiedział, raczej cieniutka warstewka posmarowana. Ale bez ogóreczka, tak? Ogórek dodatkowo płatny, ja nie mam tyle pieniędzy. Warstwa tego smalcu, żeby się to fajnie jadło, komfortowo, żebyś czuł, że jesz pajdę ze smalcem, a nie pajdę, powinna być tutaj, myślę, że 3 razy grubsza. Nawet ogórecka nie ma, 22 zł, kromka chleba. Ten chleb też jest dziwny, jest taki, kurde, on się rozpada, rozkrusza pod zębem.
nie jest taki świeżutki chyba, albo przez mróz, nie wiem. Ale no kurde, 22 zł za po prostu chleb, no i łyżkę smalcu, no to jest w ogóle chyba, to jest chyba najgorsza pajda, jaką jemy. No mizerne to, mizerne, no mi by było wstyd coś takiego podać za 22 zł, stary. Wrócimy się zaraz i zapytamy, ile kosztował ogórek, bo tam były dodatki. To jest najprostsza wersja, 22 zł. Pajda ze smalcem kojarzy mi się z takim dobrze ukiszonym ogóreczkiem. Suchawy ten chlebek. Ja nie wiem, czy tutaj mróz miał na to wpływ. Na ten chleb, tak jak mówiłeś, jest taki, bardzo się kruszy pod ustami, nie? Czerstwy normalnie. Jak kupiłbym taką pajdę ze smalcem za 22 zł, no byłbym w grubym szoku, no i byłbym bardzo niepocieszony, ponieważ no nie jest to smaczne. Dziwny ten chleb jest, nie? Taki bije taką nieświeżością, nie? Pewnie jakbyśmy dowalili tam dodatków, czyli tej cebuli takiej tłustej, kiełbachy, jogura, no to ten chleb by jakoś zginął pod tymi dodatkami, wiesz, smakowo byś tak go, aż tak by się nie narzucała ta jego nieświeżość. To i tak samo w sobie powinno się bronić, nie tylko ta najbardziej wypasiona wersja, no tylko ta już taka basic, no podstawowa tak. Powinna być dobra. Tu jest bardzo słabo. Jak to ludzie mają jeść i mają o tym nie gadać? Jak to jest takie dziadostwo? Ze smalcem sama 22 i dodatki, kiełbasa 5 zł, cebula 4 zł, ogórek 4 zł. Przecież klasyczna pajda ze smalcem jest z ogórkiem zawsze w ogóle. Żeby za składnik, który powinien być tak naprawdę w tej prawilnej, klasycznej wersji, jeszcze dopłacać 4 zł. I to wychodzi 26. I to jeszcze pewnie jest ten ogórek taki pocięty, wiesz, jak te takie plasterki cieniuteńkie, nie? Dziadostwo. Oglądam wasz program na YouTubie. Super sprawa. Że tak powiem, ostatnio mi narobiłeś smaku nad rywala tego krzanowego, więc... Dobry był? Super. Dobra robota, chłopaki. Dzięki. Naprawdę. Super. Miło słyszeć. No, trzymajcie się. Hej. Można? Oglądam, przeglądam. Rubik? Ja jeszcze nie się oglądałem przecież. Kozak, chłopaki. Dziękuję bardzo. Tyle, co się oglądałem. Cześć. Chodź, Michał. Tak, jest golonka. Golonka to nie. Jest szaszłyk oczywiście. 20 zł za 100 gramów, to chyba jest więcej niż płaciliśmy. No wjeżdżamy chyba po prostu znowu. Szaszłyk, karkówka i kiełbasa. I co, chleb do wszystkiego, czy jeden chleb bierzemy? Jeden chleb, ale weźmy może ogórka. Ogórek jest za piątkę jeden ogórek, tak? Tak. Za to wszystko, co tutaj widzicie, zapłaciłem 163 zł. Ja jestem porażony. Ja się śmieję, ale to w ogóle nie jest śmieszne. To jest żałosne ogólnie. Jeden ogórek, stary, to... Wiesz, ile to kosztuje? 5 zł. 5 zł. Ogórek. Obrzydliwy. Tak? Mhm. Taki ogórek. Normalnie czuć takim foliowym workiem od niego, stary. Coś takiego. Dwie kromki chleba z folii. I... No na pewno to nie jest dzisiaj chleb. Na pewno nie. No chyba, że tak zmarzł tutaj. 5 zł. Przegięcie pały. Ale coś takiego, czyli ketchup i musztarda. Devil Lay. 5 zł. Jakbyście chcieli sobie skomponować zestaw dodatków, czyli w tym wypadku macie jedną kromkę chleba i ketchup i musztardę, to również kosztuje 5 zł. To jest w ogóle jakieś porażające. Taka kiełbaska kosztuje 30 zł. Sama kiełbasa, bez niczego. Wydaje mi się, że takiej naprawdę dobrej kiełbachy za 30 zł za kilo nie kupisz. Bardziej bym celował w 40 zł za kilo. Ta kiełbasa ma 200 gramów. Taka kiełbasa tutaj kosztuje 150 zł za kilogram. Dobrze, ale przejdźmy dalej, bo kiełbasa jest tutaj najtańszym mięsem. O kurczę, zobacz. Wow. Wow. Dzień dobry. Jeśli chodzi o szaszłyka, to sam szaszłyk kosztuje 66 zł. Tak, ja podejrzewałem, że on tam ważył około 300 gramów, a ty mówisz, że... 330 gramów. To się zgadza, to widziałem na wadze akurat. No dużo cebuli naładowane, żeby to dużo ważyło. Ja myślałem, że 50 zł to jest dużo za szaszłyka. Okazuje się, że we Wrocławiu za szaszłyka trzeba zapłacić prawie 70. A za samego szaszłyka. Ta karkówka, która wygląda jak taka karkówka, co jak jest sezon grillowy, jest czas na grilla w Lidlu, w Biedronce i tak dalej. To jest taka karkówka z tej folii właśnie. Tak przynajmniej wygląda. No nie wiem, ale może wczoraj cały dzień leżała w solance i będzie mięsko kruchutkie i pyszniutkie. Mam taką nadzieję, bo karkówka kosztowała 52 zł. Taki to suchelec. 52 zł. To jest najlepsze. To jest najlepsze, uważam. 5 zł. Weź spróbuj tego ogórka. Bo ja nie chcę, żeby wiesz... Nie chcę, żeby to wyglądało, że my wymyślamy i że mówimy, że jest niedobry dlatego, bo jest drogie. Wcale tak nie jest. Folia, nie? Plastik. Jakiś jest taki dziwny w smaku. W ogóle nie jadłem jeszcze takich ogórków, a jadłem bardzo dużo dobrych ogórków. Kiełbasa 150 zł za kilogram. No ciekawe.
Jeśli chodzi o kiełbasy, to w Poznaniu jedliśmy dobrą. W Toruniu była obrzydliwa. Mam problem z tą kiełbasą, bo przez chwilę wydawało mi się, że to jest to samo, co jedliśmy w Poznaniu, ale ona ma inną konsystencję w środku. Jest bardziej parówkowa niż kiełbasiana. Jest troszeczkę za luźna jak na taką swojską kiełbasę, za mało mięsna. Wolę takie kruche kiełbasy, które w środku jakby są suchsze. Wiesz, o co chodzi? To smakuje jak zwykła kiełbasa ze sklepu. Nie najtańsza śląska, jakaś taka z najniższej półki, no ale taka ze średniej półki. Przejdźmy do szaszłyka. To jest chyba szaszłyk drobiowy, tak? Ale jest tu jakiś boczek do tego. Ciekaw jestem, ile waży sama cebula tu. Boczek suchy. Ogólnie już mam ochotę otworzyć keczup i musztardę. Kurczak jest okej. A co to jest? To jest słonina? Mhm. Ugryzłem tutaj, widzicie, ale to nie idzie w ogóle ugryźć tego. To słonina jest. No, to jest obrzydliwe. To jest moim zdaniem po to, aby podbić wagę po prostu tego szaszłyka. Naprawdę jestem zniesmaczony czymś takim. Doceń tą kromkę chleba za 5 zł. Takie coś 66 zł, teraz to już jest 71 zł, a teraz 76 zł. 80 zł stary płacisz za coś takiego. Stary chleb, przypomina mi słonina. Kurwa, niesamowite dla mnie to jest. Tak gadam na ten Toruń, ale tak szczerze to ja już nie wiem, co jest gorsze. Karkówka. Wiór. Na razie bez żadnych niespodzianek w formie żyłek i tak dalej, ale no też tak bezpiecznie sobie odkrajam, bo widzę, gdzie to mniej więcej może być, a gdzie nie. Ale niesamowicie suche mięso. Bez keczupu, nie do przełknięcia. Straszne dziadostwo. No lipa. Same te ceny tych dodatków to jest w ogóle żart dla mnie. Dwie kromki chleba za piątkę. Szkoda strzępić ryja, no. Spróbuj. Mi to, powiem ci, jest tak troszkę przykro i smutno mi się zrobiło. Wychodzi na to, że taki jarmark to jest człowieku tylko skok na hajs. Taka konsystencja dosyć luźna, ale i tak chyba najgorsza kiełbasa na razie zostaje w Toruniu. Pierwsze co, jak w ogóle podałeś ceny tych dań, to ja sobie pomyślałem tak. To jest rynek. Samo centrum miasta. Dookoła tego rynku masz, ja wiem, z 15 restauracji spokojnie. Jeszcze jakby ta słonina była dobrze wytopiona, to byłoby spoko, bo ona nadawałaby wilgoci. No ale to... Już pod rękawiczką czułem, że ten chleb jest suchy. Taki wyschnięty po prostu. To jest po prostu jakiś chleb z wczoraj albo jeszcze dalej. Za piątkę chciałbym chociaż kromkę świeżego chleba. Karkóweczka. Też tutaj tak delikatnie się po niej poruszam, żeby tutaj w ten środeczek. Ten środek tutaj może być właśnie taki żylasty. Paranoja. Jak na jarmark to chyba grzaniec, szybki spacerek dookoła i do domu. A może byśmy się coś napili ciepłego? W każdej chwili. Coś ciepłego bez alkoholu. Chcesz pącz? To dwa razy pącz. Poprosimy. O, z kalcą będzie 70. A może być bez kalcji? Nie, niestety. Okej, to kartą. Tylko gotówką. Okej. Co pącz kosztuje 15,1, czyli za pącz 30 plus po 20 zł kaucji za kubek. Jak tym bark jabłko wiśnia gorący, tylko dodatkowo z takim jakimś takim waniliowym posmakiem. Powiem ci, że nawet nie wiem, czy bym chciał ten kubek jako pamiątkę. Ja bym sobie przypominał zawsze tego szaszłyka za 80 zł i nie wiem, chyba oddamy te kubki. Chyba tak. Dawaj, idziemy zagrać w TT. Zobaczymy, czy nam pozwolą nagrywać, jak gramy. Dwie gry, 45 zł. Wszystko trzeba sprawdzić. Okej. Okay. Jedna gra, trzy piłki, tak? O! No! Nie da rady tego zrobić, ale spróbuj. Strasznie mięciutka. Uła! Zmarnowałem rzut. Pierwszy był dobry, a później się podpaliłem. Zawsze tak mam. No i pięć dych poszło wiadomo gdzie. Poszło, to. Dzień dobry. Poproszę pierogi z mięsem. Z kapuchą nie ma? Nie, nie ma. Okay. To z mięsem. Pierogi z mięsem, które tutaj widzicie, nie wiem dlaczego one są ze śmietaną, ale dobra, nie wnikajmy w to. 35 zł. Bo to jest chyba jakaś wersja ukraińska pierogów w ogóle, to nie są nasze chyba pierogi. Widzisz to? Jakiś pielmieni, człowieku. Dziwne mięso. Ciasto odpada od mięsa jakby, widziałeś. Cebulka prażona, do tego śmietana. W ogóle nie są ciepłe. Pani dopiero w momencie, kiedy ty zamówiłeś, włączyła ten podgrzewacz. To jest jakaś woda z tłuszczem znowu pod nimi. To jest poziom takich wyrobów garmaszeryjnych z paczki, ze sklepu. I to nie takich lepszych. Bardzo naprawdę niski poziom według mnie to jest. Sypnięcie tej cebulki prażonej, tutaj ta śmietana. Nie wiem, co o nich mam powiedzieć. Są takie ołowe. Ja zostaję przy polskich naszych, tradycyjnych z mięsem. To nie jest, to nie moje jest, to nie moje jest takie, wiesz. Polska górą.
Pierwsze, co rzuca się tutaj, to na pewno to, że te pierogi nie są ciepłe. Brakuje tutaj jakiegoś takiego charakteru. Rzeczywiście to ciasto jest bardzo takie jałowe. No ale taka mała miseczka, 35 zeta, to jest kosmiczna cena. Ale zjadłbym takiego polskiego, takiego tradycyjnego. Tak, no. Taka, żeby kwaśna, taka pusta była. Jak na razie, szczerze, to ja tutaj nie zjadłem nic dobrego. No może ta truskawka w czekoladzie była najlepsza tutaj. Za moimi plecami piwnica Świdnicka. Ci, którzy są ze mną od początku kanału, wiedzą, co tutaj się wydarzyło. Na co tak się patrzysz? Langosze są. Powinniśmy chyba spróbować, co? Powinniśmy, żeby mieć jakiś, wiesz, odpowiednik. Bo w Gdańsku dobry, bardzo dobry langoszyk. Przepychota bym powiedział. Mam langosza, 25 zł, tam chyba też kosztowało 25 zł, więc cena jest ta sama. Jedyne czym się różni na pierwszy rzut oka, no to podaniem jakby. Tamten był fajnie złożony. Ja myślę, że możemy go złożyć? Możemy. Ser chyba smakuje tak samo. Tutaj w ogóle czosnku nie ma. Albo jest, ale tak mało, że no nie wybija się. Tamten, pamiętasz, aż buchnęło tym czosnkiem od niego. Jest trochę inne to ciasto, ale to nie jest zły langosz ogólnie. Jak nawet na pierwszego langosza, jakby ktoś tu przyszedł i go wziął, to uważam, żeby się nie zniechęcił. Wyczuwam tutaj coś dziwnego w konsystencji tego ciasta. Nie wiem do końca, jak to opisać. On jest bardziej taki mączny niż ciągnący się. I bardziej właśnie jest takie uczucie piasku, jakbyś gryzł piasek. No tak bym to określił. Nigdy piachu nie jadłem, więc ciężko mi jest powiedzieć, jak się przeżuwa piasek. Na pewno to ciasto ma inną konsystencję i powiedziałbym właśnie, że gorszą. No tak. W Gdańsku był on taki naprawdę prawidłowy. Jakbyś zamknął oczy i jadł tego langosza z Gdańska, naprawdę można pomyśleć, że jesteś w Budapeszcie czy gdzieś tam po prostu. A tutaj jesteś na plaży i wpadł ci do piasku na chwilę. Tak, tutaj w tym, no. Plaża Brzeźno tutaj. Ale ogólnie myślę, że nie jest zły, nie? Fajnie, bo ma rzeczywiście sporo tego sera, sporo tej śmietany, więc nie zasusza. Jeśli wielokrotnie jedliście langosze, no to ten może nie przebić tych, które już jedliście. Ale znowuż, jeśli to ma być wasz pierwszy raz, to myślę, że będzie git. Znowu langosz wysuwa się na prowadzenie, na polskim jarmarku świątecznym, stary. Dziwne jest to, że nie da się tutaj zjeść pierogów z kapustą. Jeszcze będziemy ich szukać zaraz, ale wydaje mi się, że ich nie widzieliśmy. Langosz taki 7 na 10 bym mu dał, a tamtemu bym dał dyszkę po prostu, no. Taki trochę gorszy, ale naprawdę całkiem niezły langosz. Na pewno lepiej jest langosza za 25 zł zjeść takiego gorącego, niż szaszłyka podłego za 80. Biorę bigos i pierogi. Opa! Kiebasa! Na pierogi jeszcze czekamy, 25 zł taka miseczka znowu. To jest ta tradycyjna miseczka, co na każdym jarmarku chyba. Ale tutaj dodatkowo jest paździura. I to, co ci powiem, ten chleb jest chyba świeży. Przynajmniej tak pod palcem czuć. Całkiem niezły bigos bym powiedział. Jest to naprawdę kwaśne. Mięsa w nim uważam, że to jest najbardziej wypasiony bigos, jaki jedliśmy na jarmarkach. Wszystkich. Nie jest najlepszy, bo najlepszy według mnie był w Toruniu. Ten jest zdecydowanie najbardziej mięsny. Jest tutaj dużo kiełbasy po prostu. Chyba innego mięsa bym tutaj nie szukał. Kiełbasa sklepowa raczej o konsystencji luźnej, ale no jest jej dużo, więc jakby za czymś ta cena tutaj idzie, rozumiesz? Rozumiesz. Zobacz, tu jest kiełbacha, tu są jakieś grzyby, jest dosyć pikantny ten bigosik. Ma pazurek, tak powiem. Jest całkiem dobry. Nie smakuje to jak ten taki gotowy bigos ze słoja, ze sklepu. A to czy 25 zł za taką porcję to jest dużo czy mało? Zostawiam wam dyskusję w komentarzach, widzowie. Ja już nie wiem, co mam tutaj myśleć. Plecy jak mnie bolą, nie umiem się nachylić już. Jak oglądaliście odcinek z Poznania, z baru u Grochowej, tam ta kapusta naprawdę mi smakowała. Była kwaśna. Fajnie przyprawiona. Tutaj ten bigos taka papka trochę, rozgotowana taka pusta jest. Jednak nadal fanem bigosu niestety nie zostaje. Coś mi tu nie siedzi. Jak za 25 zł, no to ta miska, wiadomo, nie jest zbyt duża. Wybrałbym raczej coś innego. Właśnie na przykład langosza. I tutaj ja ci powiem, panie Wojku, że wydaje mi się, że zostaliśmy zdublowani. To znaczy, te pierogi wyglądają identycznie jak te, które jedliśmy w Poznaniu. U tej miłej pani takiej bardzo, pamiętasz ją? Tak jest. Ona też mówiła nam, że mają swoje stoiska na innych jarmarkach w Polsce. Te pierogi są przygotowane tak samo i wydaje mi się, że wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Cenowo chyba jest też tak samo, bo 30 zł. To jest znowu pieróg z frytury. Tamte były całkiem niezłe, pamiętam, że no w porównaniu do tego całego dziadostwa wokół, te pierożki były dobre, wiadomo, żeby były lepsze, czy jakby były podsmażone normalnie na patelce i dodana cebulka, a nie frytura, ale nie są to prawilne pierogi, umówmy się. Nie czuć w ogóle grzyba, bardziej czujesz kapustę, ale są kwaśne. Są doprawione całkiem nieźle, tak jak ten bigos, tutaj nie żałują pieprzu do tych ich wyrobów. Mają jakiś charakter, no mi nie pasuje ten sposób przyrządzenia, no frytura i pierogi, ale ogólnie nie są złe. Wolałbym za 30 zł zjeść te, niż za 35 zł tamte, które jedliśmy przed chwilą, te ze śmietaną i z cebulką, wiesz. Nadal to nie jest idealny pieróg i nadal jak ktoś tutaj przyjedzie jako turysta i pomyśli, że my jemy takie pierogi na co dzień, że to są najlepsze pierogi w mieście, no to się zdziwi albo się trochę zniechęci.
To jest taki pieróg 6 na 10 bym mu dał. Lepsze pierogi czają się pewnie tutaj w obrębie, nie wiem, 200 metrów w jakiejś restauracji na pewno. Myślę, że za podobne pieniądze. Dziwne są po prostu pierogi z frytury. Nie ma się co oszukiwać. Jednak to daje ten plus, że one są równomiernie usmażone. Rzeczywiście ten farsz jest jakkolwiek przyprawiony. I ta kapusta czuć, że jest kwaśna. Jak ten bigos? Jadłeś bigos? Jadłem bigos oczywiście i nie oceniam go jako, iż jestem fanem bigosu, nie oceniam go najlepiej, bo taka trochę papka i to mięso mi nie do końca ogólnie smakowało. Taka kiełbasa ze sklepu była. Tak, tam, taka, nie? Trochę najtańsza, nie? Kiełbasa, no, jaka jest. Pokój manżur! I podnieś. Ale to nie przez to, że jestem taki duży, tylko po prostu zamarzłem. Ja wiem, że są święta. Wiem, że to wszystko musi kosztować, że ci ludzie chcą zarobić i że wystawiają się tu tylko raz w roku. Ale kurde, no szanujmy się i swoje pieniądze. Szaszłyk za 80 zł, kawałek padliny na patyku za takie pieniądze? Dla mnie to jest chore. Szczerze, nie zjadłem tutaj chyba nic, co zapamiętam jako dobre. Ja też nie. Ty, jak to wysoko, ja mam lęk wysoko. Masakra jest. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz widzu tego kanału, serdecznie cię zapraszam. Widzimy się już w następnym filmie. I co? Ja bym na tych jarmarkach chyba się nie stołował. Cały czas to podtrzymuję. Ale się przejechali. Do góry. I łapa.